jednej z ryb złowionych w Kwisie, a teraz również jeszcze gotuje, a w zasadzie to chyba smaży pstrąga. A my czekamy na kolejnych gości, którzy przybywają na uroczystości. Jurorów proszę, żeby zajęli miejsce. Kochani, zajmijcie sobie miejsce. Tu Krystyna powie co i jak. Za chwilę poprosimy kolejnych jurorów. Potem będą Państwo mogli także spróbować to, co właśnie wyprodukują nasi. Siadajcie, siądźcie sobie i będzie nam łatwiej rozmawiać. A więc czekamy wszystkich i pozdrawiamy. Chwila muzyki ze studia centralnego. Tego Białoniebieskiego są to przedstawiciele marszałka województwa dolnośląskiego. Pan tu Waldemar Redów, serdecznie gorąco witamy, zastępca dyrektora rozwoju obszarów wiejskich, i pan Ryszard Czerwiński, Polska, także z Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na razie serdecznie, panie dyrektorze, serdecznie witamy. To nasz gość z Niemiec. Tu pani Anna Szczygieł z zachodniopomorskiego Gryfice, nasz miejscowy restaurator. Panowie zostali zaproszeni do żywi. Siadajcie tutaj koło pań. Tak. Pan Ryszard Czerwiński jest z żywi, a pan dyrektor będzie naszym koro. Dzisiaj dużo jest drugi, właśnie bardzo, ale fajnie. Musimy to czochrać, wiecie co, a więc czekamy na kolejnych jeszcze uczestników. Już prawie stoły się wypełniają. Już tutaj te skupki smakowe zostały uruchomione, ale mam nadzieję, że wytrzymamy tak do godziny 16:30, kiedy będziemy kończyć nasz konkurs i czekać na uroczystość otwarcia. Tutaj koledzy ze studiów przed tymi piwami można zobaczyć, jak wygląda wyrób domowego piwa. Mamy kapsownicę, mamy słody, mamy chmiele, są drożdże piwowarskie. Dobrze, pan pomoże poczęstować teraz tych gości. Przy rzędu dziękuję, dzisiaj nie piję. Proszę Państwa, piję tylko w niedzielę. Ale proszę Państwa, zapraszamy gości tutaj do czystaki. Jak możecie jeszcze posmakować, poczęstować, są już jurorzy. Dolina Bobru. To nasi sąsiedzi. Bardzo proszę, kto z kolegów zechce powiedzieć, od kiedy produkujecie, jakie piwa i co można u was się dzisiaj napić. Bardzo prosimy, proszę się przedstawić. Dzień dobry Państwu, Michał Barancewicz, jestem z Browaru Dolina Bobru. Dzisiaj mamy Poppy White Ale, nazwamy Jabba i Astroile Milk Stout. Ważymy od początku stycznia. Proszę Państwa, ja robię teraz za kelnera, chociaż nie mam fartuszka, ale Marcela, spróbujesz? Pan komendant straży by też spróbował, ale jest na służbie. Tak, i teraz jeszcze te dwa. Tutaj. Kiełbasa. Proszę bardzo. Dawajcie, bo to nam... Wspominamy o godzinie 18:30 na ekranach telewizji TVP Katowice. Wnimanie, pozor. Mamy prośbę jeszcze do gości, żeby tutaj zostawić miejsca dla gości zaproszonych w pierwszych ławeczkach. Tam, żeby... Miejsce zdobył Romuald Fryst. Zapraszamy serdecznie. Prosimy jurorów o gratulacje i wręczenia. I Irena Włodarek, miejsce czwarte. Zapraszamy. Tutaj nasi bardzo biją brawo, bo to miejscowa kucharka. Tak, proszę Państwa, bez niej żadne wesele się w Gryfowie nie odbędzie. Jak ktoś planuje, to ją Irenkę reklamuje.
I dla pani fanfary specjalne. I miejsce czwarte równorzędne otrzymuje pani Jagodak, Jagoda Kijak-Raczyńska. Pani Jagodo, zapraszamy. Jurorom, niech pomagają przewodniczącemu coś wręczyć. A my witamy kolejnych gości, wśród nich także byłego senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Michalskiego. Witam. Beata Miesiąc, przywitajmy brawami, brawami zdobywczyni trzeciego miejsca. I teraz miejsce drugie zdobywa Zuzanna Mytkowska. Brawo zespołu szkół w Biedrzychowicach. Zapraszamy tutaj. Młoda, zdolna, utalentowana, proszę państwa. Tak. Słyszymy, że są dwa równorzędne pierwsze miejsca. Wręczymy jeden zespół, tak? Jeden zespół, a dwie... Spółka akcyjna Karolina i Magdalena. Magdalena Majger i Karolina Ramulewicz. I zaraz krótki wywiad dla telewizji Polonia i telewizji TVAM, tak? Oto nagroda główna ufundowana przez firmę Grażyna i Roman Stana. Zapraszamy, gratulacje od jurorów. W jaki sposób, kto to wie, ma rację, że tak powiem, to przysłowie, cicha woda brzegiem wie. Drodzy państwo, oto wybrzmiał, czy możemy nazwać to hymnem 18 kwisonariów w Gryfowie Śląskim, jak państwo sądzicie? Chyba możemy, prawda? Cicha woda brzegi rwie, ale nie tutaj, nie tutaj na bulwarze nad Kwisą. Dzieci jest gwarnie, kolorowo, bajecznie, przepysznie. Drodzy państwo, 18 kwisonaria, a o uroczyste otwarcie poproszę burmistrza gminy i miasta, pana Olgierda Poniźnika, wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej, panem Robertem Skrzypkiem. Serdecznie zapraszam. A powitała państwa serdecznie i gorąco główny organizator, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Gryfowie, Anna Michalkiewicz, i dla niej i dla całego zespołu organizacyjnego na samym wstępie poproszę o gorące, gromkie brawa. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór paniom. Dobry wieczór panom. Dobry wieczór państwu. Nasza kwisa coraz jest bardziej czysta, krystaliczna i przejrzysta. Dzięki temu ryby mają się dobrze, ale przy takiej pogodzie nie biorą. Ale też co roku sprawia nam wiele kłopotów. Ubiegły rok był dla nas łaskawy, ale poprzednie lata dały nam niemało wyznaki. Bardzo gorąco witamy panią poseł Rzeczypospolitej Polskiej, panią Zofię Czernow, która jest przyjacielem naszego miasta i zawsze do nas chętnie przyjeżdża, a my ją chętnie zapraszamy. Witamy także, mam nadzieję, że już dojdzie i zaraz będzie, ale już wstępnie powitamy, ale jak przyjdzie, to jeszcze raz powitamy panią Elżbietę Stępień, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Chcę również bardzo serdecznie i gorąco powitać senatora byłego Rzeczypospolitej Polskiej, przyjaciela naszego miasta, Jana Michalskiego. Prosił państwa również pozdrowić nas senator Rzeczypospolitej Polskiej z Gryfowa Śląskiego, pan Rafał Ślusarz, który jutro dołączy na tegoroczne kwisonalia. Powitajmy go zaocznie brawami. Yeah.